jakie życie, taka wieczność. Czy boisz się śmierci? Dzisiaj będziemy o tym mówić. Będziemy mówić o tym, czy się boimy śmierci. Będziemy mówić, jak zwyciężyć strach nad śmiercią. Kto się nie boi śmierci? Ręka do góry? O, wiele osób się nie boi, a reszta to kłamcy. No więc dzisiaj sobie będziemy mogli to przewertować. Zwycięstwo nad strachem przed śmiercią. Chcę ci powiedzieć, dlaczego musisz się nie bać śmierci, albo nie musisz się bać śmierci. Gdy zamkniesz oczy na zawsze, to wiesz, co się wtedy stanie z tobą? To otworzysz je w chwale. Gdy zamkniesz oczy na zawsze, otworzysz je w chwale. Bóg ma całkowite zwycięstwo nad szatanem. Wierzycie w to? Po pierwsze, gdy szatan zbuntował się, został pokonany strategicznie. Już w momencie, kiedy się zbuntował, został pokonany strategicznie. Nie mogło nic innego się wydarzyć, dlatego że Bóg jest silniejszy od szatana. Postawił się od razu na złej pozycji. Stworzenie, jakim jest szatan, zbuntowało się przeciwko Stwórcy. Buntując się, popełnił złą i głupią decyzję. Bardzo złą i bardzo głupią decyzję, ponieważ przecież był uzależniony od Boga, od swojego Stwórcy. W tym momencie też ten przebiegły lis, tak go możemy nazwać dzisiaj, popełnił taką wielką pomyłkę i głupotę. Tak można powiedzieć, popełnił głupotę. Czy ktoś z nas zdecydowałby się popełnić taką głupotę, żeby wystąpić przeciwko komuś, kto jest naszym Panem, naszym żywicielem, naszym dawcą, naszym wszystkim, kto nas stworzył, kto ma nasze życie w swoim ręku, kto jednym pstryknięciem palca albo mrugnięciem oka może nas tego życia pozbawić. Czy ktoś z nas by się odważył? No szatan się odważył. Przechytrzył samego siebie, swojej chytrości, bo szatan jest najbardziej, prawda, przebiegłym stworzeniem przed człowiekiem. Przed człowiekiem. Człowiek nie jest taki przebiegły jak szatan. Szatan się pomylił. Po drugie, po pierwsze mówiliśmy, że został pokonany strategicznie. Po drugie, został pokonany też duchowo. Został pokonany proroctwami, jakie przeciwko niemu były wypowiedziane w Piśmie Świętym. To był wielki początek. Szatan jeszcze może nie wiedział, co się stanie, nie wierzył w to, co Bóg mówi. To też była jego głupota. Była głupota, prawda? Żeby nie wierzyć w to, co Bóg mówi. A Bóg powiedział w pierwszej księdze Mojżeszowej 3:15, posłuchajcie, i ustanowię nieprzyjaźń. Posłuchajcie, co tu Bóg mówi. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz go w piętę. Tutaj najmniejsze dla nas w tej chwili znaczenie ma to, że kogo on ukąsi, kogo nie ukąsi, ale dla szatana największe znaczenie powinno mieć to, kto mu zdepcze głowę. Bóg powiedział, że kobieta urodzi dziecko. Kobieta urodzi potomka, który zdepcze ci głowę. I tu w całej Biblii mamy obrazy walki potomstw, różnych potomstw. Dlaczego tak się stało, kochani? Dwa potomstwa, dwa nasienia, walka, zmagania pomiędzy naśladowcami Boga i naśladowcami szatana, naśladowcami diabła. Ciągle trwa ta walka. Kobieta będzie miała niemowlę, powiedział. No i Ewa miała niemowlę. Ewa miała niemowlę. Jedno, potem miała niemowlę drugie. Jeden się nazywał Abel, drugi się nazywał Kain. Szatan się pomylił, wiecie? Abel szedł za Bogiem, Bóg powiedział szatanowi, że kobieta będzie miała niemowlę i to dziecko zdepcze go, więc pierwsza myśl szatana była, to jest to niemowlę. Ono mnie zdepcze. Dlaczego tak pomyślał akurat o Ablu, a nie o Kainie? Dlatego, że Abel złożył Bogu ofiarę, która się bardzo Bogu podobała. I Bóg błogosławił Ablowi. Szatan od razu sobie pomyślał, to musi być to nasienie, to musi być ten potomek, to musi być to dziecko, które zdepcze mi głowę, muszę go się pozbyć. Czy słyszeliście kiedyś o tym?
Szatan na samym początku popełnił wielki błąd taktyczny. Błąd, który kosztował jego na całą wieczność, na całe życie i nas również, jak do tego za chwilę dojdziemy. Abel nie był tym potomkiem. Szatan nie zdawał sobie z tego sprawy, że to może być Set na przykład. Bóg nie powiedział tutaj, że stanie się to za ileś pokoleń. Nie powiedział tego w Piśmie Świętym, również tego nie mamy, że to się stanie za kilka pokoleń, za ileś tysięcy lat. Tylko powiedział, kobieta pocznie dziecko, które zdepcze twoją głowę. W pierwszym momencie każdy z nas by również tak samo na pewno pomyślał, że tym dzieckiem to będzie pierwsze potomstwo. No, ale co się dzieje dalej? Szatan widzi, że to jest nie to, że się nie udało, no bo przecież też miał swój rozum. Myśli, jeżeli ja go zabiłem, to on mi nie może zdeptać głowy, a jeżeli nie może mi zdeptać głowy, to znaczy, że Bóg nie ma takiej mocy, to znaczy, że coś jest tutaj nie w porządku, więc muszę zająć się następnymi pokoleniami. Muszę skazić wszystko, całą ludzkość na wszelki wypadek. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:5-8 mówi nam, a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia są złe. Szatan wiedział na pewno, że to nie był Abel. Na wszelki wypadek postanowił zepsuć całą rasę ludzką. Słowo Boże mówi, że grzech, kiedy wszedł na świat, to wszedł na całą rasę też, prawda, na całe stworzenie. Ale czytajmy, co mówi Słowo Boże. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Pan żałował, że uczynił człowieka. Pan, który przedtem mówił, że wszystko jest dobre, że wszystko jest piękne, na cokolwiek popatrzył, mówił, że jest dobre. I Pan w tym momencie zaczyna żałować tego, że uczynił człowieka. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale co się stało? Co się stało? Pan zmienił swoje zdanie. W pewnym momencie, tak jak mówiliśmy to na którymś z poprzednich nabożeństw, prawda, że Pan czasem zmienia zdania. Dlaczego? Dlatego, że zawsze jest sytuacja, zawsze jest wyjście z sytuacji. Zawsze jest wyjście z sytuacji. Bóg tak kreuje wszystko, że wyjście z sytuacji jest. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Mówi następny werset 8. Noe znalazł łaskę Bożą w oczach Pana. Więc co myśli sobie szatan? Na pewno może to będzie Noe w takim razie. Może to będą jego potomkowie. Patrzymy dalej, co będzie się działo. W wierszu 8 Bóg pokazuje, że zawsze ma wyjście z sytuacji. Nawet jeśli wyglądało na to, że diabeł już ma dopiąć swego, to okazuje się, że jest Set, że jest Noe. Nie pozwól więc na to, drogi bracie, siostro, przyjacielu, żeby pokusa, która cię nachodzi, cię kontrolowała, ponieważ Bóg ci zawsze daje drugie wyjście. Rozumiesz? Bóg ci zawsze da drugie wyjście. Niech pokusa nad tobą nie panuje. Również masz wyjście z tej sytuacji. Większość zna to wyjście, ale brniemy dalej. Szatan krzyczał, posiadał cały świat, ale nie wiedział o Noem. Wyścig z Bogiem, kochani, jest nie do wygrania. Szatan użył tej samej strategii z Jezusem, kiedy Herod zabił wszystkie dzieci do 2 lat, pamiętacie? I w tym momencie szatan się przeliczył, gdyż anioł wyprowadził Jezusa z Marią i z Józefem z Egiptu do Egiptu z Betlejem. Znowu się pomylił. Znowu mu się nie udało, chociaż nastawał na życie następnego dziecka, kobiety, pokolenia. Szatan został pokonany strategicznie, kochani. Szatan został pokonany przez wypełnienie się proroctw. Został ponadto pokonany duchowo. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale 31 wierszu czytamy takie słowa. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. W Ewangelii Jana 13:32 czytamy, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie przyciągnę. Ale kiedy będę wywyższony, znaczy, że przyjdzie taki czas, że będzie wywyższony i szatan mi w tym nie przeszkodzi. Nie jest w stanie mi przeszkodzić. A szatan głupi cały czas walczy. Walczy i ciągnie nas za sobą. Bardzo dużo ludzi, prawie niemalże cały świat. Jeżeli Jezus powiedział, że tylko nieliczni, to znaczy, że reszta to jest cały świat.
Tutaj jest krzyż, kochani. To jest ostateczne uderzenie w szatana. Co uczyniła śmierć Chrystusa? Co uczyniła? Po pierwsze, według Ewangelii Jana 12:31, szatan został osądzony przez krzyż Jezusa. Dlaczego? Ponieważ to, co Bóg uczynił na krzyżu, usunęło przekleństwo grzechu. Usunęło przekleństwo grzechu. Szatan zna Boga, gdyż go doświadczył. Kiedy ty grzeszysz, to jesteś poza Bożym przekleństwem. Nie ma przed tym ucieczki, kochani. Dlatego właśnie człowiek spędzi wieczność w piekle, gdyż grzesząc jest pod przekleństwem. To, co Jezus uczynił na krzyżu, było usunięciem przekleństwa. A teraz masz właściwie wybór. Masz wybór, czy być pod przekleństwem, czy nie być pod przekleństwem. W liście do Galacjan święty Paweł, w 3:13 pisze: Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Chrystus uwolnił nas od przekleństwa zakonu. Dlatego 10 przykazań jest tak ważne, gdyż są one przekleństwem. Kochani, 10 przykazań jest przekleństwem. 10 przykazań nie jest po to, żeby nauczyć się na pamięć, bo 10 przykazań dla ciebie i dla mnie są przekleństwem. Dlaczego? Dlatego, że pokazują mi to, co jestem i czym, co czynię. Nękają mnie, są dla mnie znękaniem, gdyż mówią mi: rób to, co jest właściwe przed Bogiem. Nie rób tego, co właśnie robisz. Czyli są przekleństwem. Nie kłam. Mówi: ile razy kłamałeś? Ile razy kłamałaś? Nie kłam. Nie kradnij, mówi. Ile razy ukradłeś, chociaż był ołówek czy długopis w pracy? Mówisz: przecież nie okradłem banku. A Bóg cię nie pyta, czy okradłeś bank. Bóg się pyta, czy zabrałeś to, co nie twoje. Ale czy to, co zabrałeś, należało do ciebie? Bóg nie czyni takich różnic. Ile razy wybrałeś, aby nie chwalić Boga, a robić coś innego, niż chwalić Boga? A wiecie, jak to się nazywa? To się nazywa bałwochwalstwo. To jest zła wiadomość dla ciebie. Wiesz? Według prawa jesteś pod przekleństwem. To jest zła wiadomość. Na krzyżu jednak Jezus zniósł to przekleństwo. Powinieneś wielbić ten dzień. Powinieneś wielbić ten dzień, gdy już nie jesteś pod przekleństwem. Ten dzień, w którym Jezus za ciebie umarł. Chcę wam powiedzieć, kochani, dobrą wiadomość. Otóż, ponieważ nie jesteś pod przekleństwem, to nie możesz tak grzeszyć, aby wejść znowu pod przekleństwo. Nie możesz. W liście do Hebrajczyków 10:12-14 czytamy: lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Po pierwsze, mówi to nam to słowo, że On co złożył raz na zawsze ofiarę. Raz na zawsze, więcej ofiar nie będzie. Jeśli nie masz możliwości składać więcej ofiar, to znaczy, że ta ofiara w tej chwili musi ci wystarczyć. Na zawsze również. I co mówi, że Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek stóp Jego, czyli będą Jego nieprzyjacieli, czyli nieprzyjaciele, czyli nie wszyscy przyjmą tą ofiarę. To jest ta dobra wiadomość. Nie muszę się zamartwiać tym, czy czasem nie zgrzeszę za rok i nie będę znów pod przekleństwem. Jezus nie umarł za grzechy, które popełniłem i które popełniam, ale wziął na siebie i te, których jeszcze nie popełniłem. Rozumiemy? Nie jesteśmy pod przekleństwem. Nie jesteś pod przekleństwem, jeśli masz Jezusa. Jezus wziął za ciebie na krzyż i grzechy, które dopiero popełnisz. Oczywiście mówimy nieraz o grzeszności, o tym, w jaki sposób możemy grzeszyć, w jaki sposób nie możemy grzeszyć. I mamy tego świadomość, nie będziemy teraz tego omawiać. Są pewne grzechy, których nie możemy popełniać, prawda? Ale my wiemy, o co w tym chodzi. Nie możemy czynić tego świadomie, nie możemy planować grzechu. A więc to jest dobra wiadomość. Dlatego też nie możesz utracić zbawienia. Czy rozumiemy to, kochani? Dlatego nie możesz utracić zbawienia. Bo jeżeli tak by było, to znaczyłoby, że ofiara Jezusa nie była wystarczająca. I raz jesteś pod przekleństwem, a drugi raz jesteś pod błogosławieństwem. Nie ma tak. Jeżeli wchodzisz w jakąś
w jakąś sytuację z Bogiem, w jakąś rzeczywistość z Bogiem, to w tej rzeczywistości pozostajesz, dlatego że jesteś napełniony samym Bogiem w sobie, w swoim sercu przy pomocy Ducha Świętego. On umarł i zapłacił za grzechy, które On wie, że popełnisz, mówiąc: ja Cię kocham tak bardzo, że za Ciebie umarłem, że za Ciebie zapłaciłem z góry. Ja kiedyś mówiłem taką refleksję, która mi przyszła do głowy, kiedy Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, to tak jakby powiedział: umarłem za Ciebie, bo nie mogę bez Ciebie żyć. Tylko przyjmij, przyjdź do mnie. Szatan nie może teraz użyć problemu grzeszności, aby cię odseperować od relacji z Bogiem. Może cię odseperować od społeczności z Nim, ale nigdy od relacji. Możesz chwilowo upaść. On cię będzie ciągnął z powrotem. Duch Święty cię będzie pouczał. Bóg usunął to przekleństwo i to właśnie było jego częścią jego planu. List do Hebrajczyków 2,14 czytamy: skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Widzicie, diabeł już poniósł klęskę, wtedy poniósł klęskę. Strategicznie już poniósł klęskę dawno. Dobra wiadomość. I 15 werset jest tą dobrą wiadomością. Mówi: i aby wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Ilu z nas było całe życie w niewoli przed lęką ze śmiercią? Ilu z nas nie myślało o śmierci? Ilu z nas budziło się w środku nocy, myśląc o tym, że kiedyś przyjdzie ten dzień, że będę musiał się pożegnać z życiem? Jak to będzie? Kiedy to będzie? I nie mogły spać do samego rana. Ile było takich myśli w naszych sercach? W moim również. Ja bardzo się bałem śmierci kiedyś. I nie dlatego, że może to będzie bolało, bo jest śmierć, która nie boli, ale dlatego właśnie, że się skończy już to, co mam i już nic poza tym nie będzie. Bo tak myślałem, że będzie, że nic nie będzie. Myślałem, że będzie, że nic nie będzie. Tak myślałem. I się pomyliłem. To jest ta dobra wiadomość. Kilka osób podniosło rękę, że się boi śmierci, że się nie boi śmierci, przepraszam, was skrzywdził, że się nie boi śmierci. I podoba mi się to, Potem na osobności porozmawiamy, dlaczego. Powiedz, czy to nie jest normalne, aby się bać śmierci? To jest normalne. Wiecie, kiedy to jest normalne? Jeśli nie rozumiemy krzyża, to jest normalne. Wtedy jest to normalne, kiedy nie rozumiemy krzyża. Jeżeli nie rozumiesz krzyża, drogi przyjacielu, to będziesz się śmierci bał. My widzimy dookoła ludzi, którzy się boją śmierci, którzy się trzęsą przed śmiercią. Dlaczego? Bo nie rozumieją krzyża. To nie jest pusta mowa. Posłuchajmy dalej. Jeśli go natomiast znasz, to powinieneś umierać ze strachu przed śmiercią. Jeśli znasz krzyż, to powinieneś umierać ze strachu przed śmiercią. Nie? Nie powinieneś umierać ze strachu przed śmiercią. Dobrze. Jeśli go natomiast nie znasz, to powinieneś umierać ze strachu przed śmiercią. Żeście to zrozumieli? Jeśli znasz krzyż, to nie będziesz się bał śmierci. Jeśli nie znasz krzyża, będziesz się bał śmierci. Jeśli nie znasz krzyża, to powinieneś umierać ze strachu przed śmiercią. I ja tak umierałem ze strachu przed śmiercią. Nie jedną noc nie przespałem. I wiem, że wielu z was również. Powiem ci, dlaczego nie musisz się nigdy bać śmierci, jeśli znasz Chrystusa. Odpowiedź jest prosta. Jeśli znasz Jezusa, to nigdy nie będziesz musiał przeżyć tych rzeczy, których się tak boisz. Co to znaczy? Jeśli znasz Jezusa, to nie będziesz musiał nigdy przeżyć tej rzeczy, której tak się boisz. Dlaczego? Dlatego, że nie umrzesz. Mówisz, że ono przecież nie będzie mnie. A kto ci powiedział, że cię nie będzie? I to będzie tak. To bardzo proste. Nie wiem, czy to trafi do waszego przekonania, ale powiem wam. W momencie, gdy tylko zamkniesz oczy, to mniej niż w sekundę zostaniesz zaprowadzony do obecności Pana i natychmiast otworzysz je w innej rzeczywistości. Czy rozumiesz?
Gdy zamkniesz oczy, to w sekundę je otworzysz w innej rzeczywistości. Przejdziesz z jednej rzeczywistości do drugiej. Nie będziesz czuł śmierci. Ludzie jak przyjdą na twój grób, na twój pogrzeb, a ciebie tam nie będzie. Wiesz, z góry jak patrzył, się śmiał. Co oni tam robią z tą kukłą? Powiesz, przecież mnie tam nie ma. Ach, jak mi tu fajnie. Jak mi tu ciepło, jak mi dobrze, jak mnie tu kochają. Nie umrzesz. Nie umrzesz. Kiedyś D.L. Moody, wiecie, kto jest Moody, ten, którego kościół Moody Bible Church jest jego imieniem, wielki ewangelista, bardzo Boży człowiek, kazał po swojej śmierci zostawić ogłoszenie, żeby ludzie nie wierzyli w to, że umarł, bo on dopiero teraz prawdziwie żyje. Rozumiecie? Gdy odeszła nasza siostra Anastazja, pamiętacie tą siostrę Anastazję? To jest, tutaj jest jej opiekunka również dzisiaj. Kiedy siostra Anastazja umarła, kiedy odeszła, przepraszam, źle się wyraziłem, przepraszam, skarcie mi za to, gdy odeszła, to powiedziałem na nabożeństwie, że siostra Anastazja zmieniła adres. Prawda? Ona nie umarła, bo ona przyjęła Jezusa Chrystusa. Modliliśmy się jeszcze przed całą śmiercią z nią. A więc zaczniesz wtedy nowe życie. Jeśli lekarz mówi, że masz śmiertelną chorobę, to tak naprawdę dopiero zaczynasz żyć. To tak naprawdę dopiero zaczynasz żyć. Dlatego, że nigdy nie umrzesz. I ta choroba doprowadzi cię do lepszego życia. Do życia wiecznego z Bogiem. My jesteśmy chorzy całe życie. Wiecie, na co jesteśmy chorzy tu na ziemi? Jesteśmy chorzy na śmiertelną chorobę, która nazywa się grzechem. Kiedy tego nie usuniemy, to rzeczywiście, kiedy lekarz do nas przyjdzie, powie mi, jesteś śmiertelnie chory, to będę się trząsł jak galareta. A w innym przypadku nie. Ja już przez to przeszedłem. Niektórzy wiedzą. Nigdy nie umrzesz i nie odczujesz śmierci, nie zakosztujesz śmierci. Więc dlaczego boisz się czegoś, co nie egzystuje? Czegoś, co nie istnieje? Dlaczego się boisz? Śmierć dla wierzących ludzi nie istnieje. Gdy twoje oczy się zamkną, to natychmiast się otworzą. Tylko w innym miejscu, w chwale, chwale. Nie musisz się bać umierać. To uczynił krzyż. Powiedz więc, dlaczego, jeśli nie boisz się śmierci, jeżeli to wszystko ci dał w ogóle, jeżeli to wszystko dał ci Jezus, dlaczego czasem nie możesz świadczyć dla Jezusa? Dlaczego nie znosisz niewygód dla Jezusa, niewygód współczesnego życia? Dlaczego nie chcesz Mu oddać tego czy tamtego? Dlaczego kochasz więcej rzeczy światowe niż rzeczy Boże? Jeżeli to i tak nie Twoje, a masz o wiele lepsze tam, to czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało, to przygotował Bóg tym, którzy Boga miłują tam w wiecznym życiu. Nigdy nie umrzesz, a więc nie wstydź się Ewangelii. Nie wstydź się, idź, inni umierają za ciebie. Mam teraz, z Polski dostałem piękne filmy, które wam pokażę i to są filmy po polsku, zrobione przez Głos Ewangelii. Wczoraj gościłem prezesa tej organizacji w Polsce, tak się nazywa prezes, prawda? To jak kółko rolnicze, ale to tak w Polsce są takie określenia, więc takie funkcje, więc takiego prezesa Henryka Dedo, którego słyszycie często w radiu właśnie w tych świadectwach, Głos Ewangelia, szczególnie w tych wszystkich Ewangeliach, które są przedstawiane, czytane w radiu, w Głosie Ewangelii. To właśnie on. I on mi zaopatrzył w wiele wspaniałych filmów. Mam film również o tym, jak w Chinach chrześcijanie umierają dla Jezusa, z polską wersją. Mam filmy, jak ludzie umierają za Jezusa w innych krajach, w których są prześladowani dla Jezusa. Wiecie dlaczego? Bo Go kochają i dlatego, że się nie boją śmierci, bo wiedzą, tylko szybciej będą z Nim. Ale jeszcze komuś mogą przy okazji pomóc i kogoś wziąć ze sobą. Czy za sobą. Dzisiaj, więc może powiesz, mówisz, dzisiaj pada, nie mogę pójść do kościoła, jest ważny mecz, jestem zmęczony, mam ważne spotkanie z człowiekiem, Bóg nie ucieknie, On jest wieczny, On ma czas, oczywiście, że On ma czas, bo jest wieczny, On czasu nie liczy, ale wiecie, zakochani też czasu nie liczą. No to jak to jest? Bóg czasu nie liczy. A z różne inne wymówki często, dzisiaj cieszę, że tak gremialnie, żeście przybyli do was, tutaj tylu jest. Ale często mamy takie wymówki, aby nie przyjść do Jezusa. Jeszcze mam czas, nie umieram, co powie rodzina, na przykład znajomi, a na pewno ich stracę,
to nie warto, mam swoją wiarę, religię, nie mam czasu. Można by napisać całą książkę na ten temat. Kiedy moja córka się nawróciła, opowiadałem to niektórym z was, prawda, to mówiła, tatusiu, co ja zrobię, teraz tracę wszystkich przyjaciół. Ja nie mogę porzucić wszystkich przyjaciół swoich przecież. Ja nie mogę, jak tak kocham, ja bez nich żyć nie mogę. Ja mówię, nie bój się, córeczko, ty ich nie musisz porzucać, oni ciebie porzucą. Tak też się stało. Wiecie, jest wolna i teraz ma nowych przyjaciół, usługuje w kościele, śpiewa i cieszy się, i ma nowe życie. I nie boi się śmierci. Nie boi się śmierci. Szatan został pokonany duchowo. Otwórzmy sobie może objawienie, Księgę Objawienia w Nowym Testamencie, 12 rozdział i od 1 do 18 będziemy czytać. Przeczytamy sobie teraz razem. Przynajmniej śledźcie to, co ja będę czytał. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3 część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i jego tronu. O kim tu mowa, jak myślicie? Które dziecię to będzie rządzić laską żelazną? Tak jest, dokładnie. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie nie ma miejsca, gdzie ma miejsce, przepraszam, przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie mógł i nie było już dla nich miejsca, lecz ich nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie, czyli demony. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc. Popatrzcie, wtedy szatan został zrzucony na ziemię, wtedy usłyszał słowa, popadły słowa, teraz nastało zbawienie i moc. I panowanie Boga naszego, i władco pomazaństwa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka. Myśmy go zwyciężyli przez krew baranka. I przez słowo świadectwa swojego. Czy mówisz słowo świadectwa swojego? Zwyciężasz w ten sposób diabła. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać, niż śmierć. Czy umiłowałeś życie swoje tak? Czy nie umiłowałeś go tak, żeby je raczej nie obrać, a śmierć? Rozumiecie, co mam mówić? Że śmierć, że życie nasze nie jest takie cenne dla nas? Że śmierć dla nas jest cenniejsza, dlatego że śmierć nas przyprowadza do naszego Pana. O tym tu jest mowa. Dlatego weselcie się, niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpi do was diabeł pełpałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez cały czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i pochłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. To my jesteśmy tym potomstwem też, duchowym potomstwem, które strzeże przykazań Bożych. Czy strzeżesz przykazania Boże? Czy strzeżesz? Czy trwasz w swoim świadectwie przy Jezusie? Szatan został pokonany w kilku etapach, nie za jednym razem. To jest taki coś jak film odcinkowy. Jest to pokazane, chociaż zwyciężony został raz.
momencie, gdy zgrzeszył, został wyrzucony z nieba. Szatan krzyczy, szatan wrzeszczy. Czy możemy zobaczyć film? Tak zareagował szatan. Niewiele mogliśmy zobaczyć, prawda, mamy tutaj za jasno. Ale to był kadr z pasji. Szatan tak się wściekał, wtedy, kiedy Jezus zawisł na krzyżu. Szatan myślał, że może to się nigdy nie stanie. Szatan się przeliczył, szatan szukał, kto by to mógł być, kto by to mógł być, kto by to mógł być. Tyle tysięcy lat musiał na to czekać, aż się w końcu doczekał. Nie żył już więcej w obecności Boga. Miał co prawda dostęp do Boga, aby Go odwiedzać, ale już tam nie mieszkał. Na krzyżu został pokonany. Jakby sądownia, jego broń została mu odebrana. Szatan ma dostęp do Boga, bo nas oskarża. Jest naszym oskarżycielem. Jest oskarżycielem każdego, który grzeszy. Ma dostęp do Boga, ale z Bogiem nie ma społeczności. Z Bogiem już nie mieszka. Kiedy otworzymy objawienia, Księgę Objawienia 21:3, to przeczytamy coś ciekawego. Posłuchajcie. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz do otchłani i wielki łańcuch na swojej ręce. I pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Coś ciekawego się dowiadujemy, prawda? Kiedy szatan zostanie w przyszłości strącony do otchłani, będzie tam związany na 1000 lat. Dlaczego? Co to będzie za 1000 lat? Jakie to będzie 1000 lat? To będzie 1000-letnie królestwo Chrystusa, panowania Chrystusa, tak zwane milenium. Wtedy Jezus będzie ponad 1000 lat bez żadnego wpływu szatana panował na ziemi. Szatan będzie związany i zamknięty. Dlaczego wam o tym mówię? Zaraz do tego dojdziemy. To się wiąże z naszym tematem. Czy boisz się śmierci? Co się z tobą stanie? Popatrzmy dalej. Objawienie 27:8 mówi, a gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. Będzie, kochani, walka, ostateczna walka, wielka walka, w której ci wszyscy, którzy nie chcieli Jezusa, panującego nad nimi, będą mieli ostatnią możliwość, aby się zbuntować. Bóg jest cierpliwy i dziwny, tak, żeśmy śpiewali w pierwszej piosence, prawda? Przedziwnym jest nasz Bóg, nasz Pan. Przedziwnym jest. Nie możemy go zrozumieć. Pozwoli człowiekowi się zbuntować. Pozwoli tym wszystkim, którzy trzymali swoją nienawiść do Boga przez te 1000 lat, którzy będą gromadzić serca swoich grzech, żeby mogli jeszcze raz się uwydatnić, to pokazać. Dlaczego, powiesz? No, dlatego, że Bóg jest Bogiem porządku. Bóg dał człowiekowi wolną wolę, jej nie zabrał. Powiedziałbyś, no to ja bym takiej woli w ogóle nie chciał mieć, bo ja bym chciał żyć w przyjaźni z Bogiem. Możesz tego dostąpić. Możesz żyć w przyjaźni z Bogiem. Możesz nie mieć swojej woli. Możesz ją w tej chwili Jemu oddać, jeśli tego nie zrobiłeś. Ale musisz to zrobić sam. On ci tego nie weźmie. Dlatego pozwoli jeszcze tym, którzy przez te 1000 lat w swoich sercach trzymali złość, nienawiść, pozwoli im jeszcze się raz zbuntować, po to, żeby mogli być osądzeni, po to, żeby mogli brać udział w walce, którą przegrają. A więc możesz dobrowolnie oddać swoje panowanie pod panowanie Jezusa. Tak zatem będą mieli szansę wyrzucić z siebie ten bunt, który trzymali w sercach przez 1000 lat. W wersecie 10 czytamy, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajdują się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
Skupcie teraz całkowicie swoją uwagę, kochani. Skupcie swoją uwagę w tej chwili. Twoim problemem nie jest piekło. Twoim problemem nie jest piekło. Piekło nie jest problemem człowieka. To nie twój problem. A ty wiesz, ja wiem, że uśmiechasz się pod nosem, ale nie wszyscy może wiedzą. Wszyscy boją się pójść do piekła, ale piekło nie jest naszym problemem. Wiecie, czym jest piekło? Piekło jest tylko aresztem. Piekło jest aresztem. Celą przetrzymującą więźnia przed sądem. Posłuchajcie uważnie, za chwilkę o tym się przekonacie. To jest tak, jak ze skazanym na śmierć więźniem. Siedzi on w więzieniu i na pewno nie jest to dla niego przyjemne, za morderstwo powiedzmy, ale to nie jest to, czego więzień się najbardziej obawia, czego się najbardziej boi. Jak myślicie, czego on się najbardziej boi, siedząc w tym więzieniu? Krzesła elektrycznego. Więzień się nie boi najbardziej tego, że jest w więzieniu, tylko boi się końca, zakończenia tego więzienia. Krzesła elektrycznego. Posłuchaj dalej. Więzienie nie jest problemem więźnia. Problem więźnia jest krzesło elektryczne. To niewygoda życia w celi nie jest jego największym problemem w porównaniu z czym? Z elektrycznym krzesłem. Kiedy umrzesz, nie znając Chrystusa, to idziesz do piekła, ale to nie twój największy problem. To jest przejściowe więzienie, aby przetrzymać się do ostatecznego sądu. Błyskawica i grzmot tworzą się w tym samym momencie, zobaczcie, a rezultat widzisz inaczej, prawda? Najpierw błysk, a potem po kilku sekundach słyszysz dźwięk, grzmot, gdyż światło biegnie szybciej niż dźwięk. One się rozdzielają. Do powodu nie było z szatanem. Szatan potępiony już był wtedy, jednak czas pomiędzy błyskiem a grzmotem, kiedy widziano błysk spadającego szatana i grzmotem, jest bardzo rozległy. Czyli jego owocem działania widzimy teraz. Teraz widzimy sąd ostateczny blisko. Posłuchaj, jeśli nie znasz Jezusa dzisiaj, to twoim problemem nie jest piekło. Twoim problemem jest jezioro ogniste. To jest twój problem. Piekło to tylko cela przytrzymująca cię na sąd, ponieważ może napisane jest, że to szatan idzie do jeziora ognistego, powiesz? Powiesz przecież, to szatan idzie do jeziora ogniskiego, a nie ludzie. A więc posłuchaj i przeczytaj dalej. Objawienie 20, 11 do 14. Otwórzmy objawienie 20, 11, 14. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. Widziałem również umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księdze. I teraz posłuchajcie. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, ale co? Również i śmierć, i piekło wydały umarłych. Piekło wydało umarłych. Bo w piekle ci umarli siedzieli tylko na pewien okres przetrzymania. Teraz oni wychodzą na sąd. Przestają być w piekle. Również i piekło wydało umarłych, którzy w nim się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Popatrzcie, piekło również zostało wrzucone do jeziora ognistego. Postaniesz na sąd. Ale na który sąd? Ty wiesz, na który? Będzie kilka sądów. Jeżeli znasz Chrystusa, nie powstaniesz na ten sąd, na którym powstaną ludzie z piekła, bo ciebie tam nie będzie. Czyli o jaki tu sąd chodzi? Tu chodzi o sąd ku potępieniu. Ty na tym sądzie nie staniesz. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 wiersz mówi, jeśli kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do żywota już w tej chwili. Prawda? Ma życie wieczne, jeszcze jest tam dodane. Opominąłem, przepraszam. A więc nie staniesz wtedy na tym sądzie, ale inni staną. Więc słuchajmy dalej. I wydało morze umarłych. Popatrzmy. I śmierć i piekło zostało wrzucone do jeziora ognistego. Zobaczcie na werset 15.
Następny werset. I jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego. Nie jest powiedziane, że został wrzucony do piekła, tylko do Jeziora Ognistego. Kto nie był zapisany w Księdze Żywota? Kto nie jest zapisany w Księdze Żywota, to niech dzisiaj się ustawi tu w kolejce i się zapisze. Ja wyciągnę taką księgę. To jest ta księga, której możecie zapisać, według której się możecie zapisać. Jezus Chrystus jest tą księgą. Jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś, zrób to dzisiaj, bo inaczej staniesz przed sędzią i zostaniesz wrzucony do Jeziora Ognistego. I żadne uczynki ci w tym nie pomogą, żadna dobro ci w tym nie pomoże, żadna religijność ci w tym nie pomoże, chodzenie do kościoła ci w tym nie pomoże, śpiewanie pieśni ci w tym nie pomoże, jeżeli Jezus nie jest twoim Panem. Jesteś w drodze na sąd. To jest twój problem. Kiedy staniesz przed Bogiem i twoje imię nie będzie zapisane w Księdze Żywota i będzie tam anioł Gabriel i widząc nadchodzącego takiego człowieka powie, co powie? Idzie martwy człowiek. Idzie martwy człowiek. Jeśli wtedy w drodze na sąd i wieczne potępienie będziesz szedł, to pamiętaj, że stamtąd już odwrotu nie ma. I nikt nie jest w stanie się tam na tobą zlitować. I nikt nie jest w stanie za ciebie zapłacić. I nikt nie jest w stanie się za ciebie wymodlić. Nie ma takiej możliwości. Mateusza 10:28 czytamy. I nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Boisz się śmierci? Boisz się tych, którzy zabijają ciało? Ale oni duszy zabić nie mogą. Bój się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyli Boga. Bo tylko Bóg to może zrobić. Zrozumcie to. Jeśli diabeł należy do Boga jako stworzenie, to i piekło należy Boga, do Boga również. Ludzie mówią, że idą do piekła przez diabła. Nie, nie, kochani. Nie idziecie do piekła. Nie idziemy do piekła. Przepraszam, ja nie życzę wam, że tak się wyraziłem. Nie idą ludzie do piekła przez diabła. Przez Boga idą, bo Bóg jest właścicielem piekła. Bóg go stworzył właśnie dla tych, którzy tam mają iść. Obraziłeś się na Boga, który poświęcił Jezusa, swojego Syna i wziąłeś stronę diabła? Bóg wtedy mówi do ciebie, wybrałeś diabła, trzymasz jego stronę, uczyniłeś go swoim Bogiem i chcesz za nim iść, to ja ci dam to, co jemu dam. Będziesz go wtedy miał przy sobie na wieki. Tak to zorganizuje, że się już nigdy nie rozstaniecie. Będziesz czuł to, co on czuje, będziesz przebywał tam, gdzie on przebywa, będziesz krzyczał tak, jak on krzyczy. Ja mam tutaj wydruk, zrobiłem sobie z takiej książki o objawienia jednego z naszych pastorów polskich, bardzo dobre wydanie, tłumaczenie objawienia, doktor, pastor Turkanik. Przeczytam wam coś na temat tego, co cały czas w waszych głowach siedzi, żeście nie zrozumieli tego, co mówiłem o piekle i o jeziorze ognistym. Natchniony tekst prorocki mówi, że nie tylko groby otworzą się dla wydania umarłych, ale i morze wyda tych, którzy w nim utracili swoje życie. W dalszej części wiersza 13 proroctwo podaje, że w podobny sposób oddadzą swe ofiary śmierć, czyli z greckiego thanatos, i kraina umarłych z greckiego hades. Posłuchajcie teraz. Śmierć związana jest z ciałem ludzkim, hades natomiast jest związany z duszami ludzkimi. Tak więc zarówno śmierć, jak i Hades będą musiały wydać umarłych, którzy w nich się znajdowali. W używanym obecnie w kręgach protestanckich przekładzie warszawskim grecki termin Hades został źle przetłumaczony jako piekło. To są Ewangelia Mateusza, Ewangelia Łukasza, Mateusza jeszcze raz i objawienie. Zarówno Szeol, czyli kraina umarłych ze Starego Testamentu, po grecku, jak i Hades, odpowiednik nowotestamentowy, odnoszą się do stanu przejściowego od chwili śmierci fizycznej aż do momentu zmartwychwstania. Stąd wniosek, że pobyt w Hadesie jest tymczasowy i zakończy się zmartwychwstaniem. Obydwa terminy określające krainę umarłych, Szeol i Hades, zostały przedstawione w Piśmie Świętym jako stan przejściowy, a nie jako miejsce wiecznego pobytu umarłych, ponieważ wszyscy zmarli, aczkolwiek w różnym czasie, przed lub po tysiącleciu, zostaną wprowadzeni do krainy umarłych poprzez zmartwychwstanie. Termin ten
Terminy te również nie odnoszą się wcale do miejsca wiecznego potępienia. Pismo Święte mówi wyraźnie, że miejscem wiecznego potępienia będzie jezioro ogniste, czyli z greckiego Gehenna, zwane także w innym miejscu jeziorem ognistym, gorącym ogniem i siarką. Należy zatem prawidłowo rozróżniać pomiędzy Hadesem, krainą umarłych, stanem przejściowym umarłych pomiędzy śmiercią, a zmartwychwstaniem, w którym niezbawieni już teraz przeżywają początek cierpień, zanim staną na sąd przed wielkim białym tronem. Tronem i Gehenna, wiecznym zatraceniem potępionych, którzy zostaną osądzeni na sądzie ostatecznym przed wielkim białym tronem i wrzuceni do jeziora ognistego, o którym mowa w omawianym fragmencie biblijnego proroctwa. Określenie Gehenna jest związane z doliną Hinnom, rozciągającą się na południe od murów Jeruzalem, gdzie od wieków stale wyrzucano z miasta wszelkiego rodzaju śmieci i nieczystości i spalano je w ogniu, który płonął nieustannie i nieskończenie. W swoim zwiastowaniu Pan Jezus Chrystus często mówił o niegasnącym ogniu Gehenny. Kiedy śmierć wyda ostatnią ofiarę i ostatnia dusza opuści mroczne i ponure otchłanie Hadesu, wówczas śmierć i Hades staną się zbędne i bezużyteczne. Zostaną więc wrzucone do jeziora ognistego, zgodnie z prorockim objawieniem apostoła Pawła. Widzicie? Dlatego zostanie śmierć i piekło wrzucone do jeziora ognistego. A więc końcowym etapem wszystkiego z tym, co się będzie działo w objawieniu Chrystusa na ziemi drugi raz po Jego królestwie panowaniu, przez Jego tysiącletnie panowanie, jest ogniste jezioro, a nie piekło. Więc Twoim problemem nie jest piekło, tylko ogniste jezioro. Problemem więźnia nie jest więzienie, tylko krzesło elektryczne. On krzyczy, wrzeszczy w piekle. Kto krzyczy? Diabeł, gdyż Bóg jest przeciwko niemu. I jeśli dzisiaj jesteś tutaj, posłuchaj uważnie, i nie znasz Jezusa Chrystusa, to wyskocz ze swojego siedzenia tutaj i przybiegnij do przodu i wołaj i krzycz, tak samo jak szatan krzyczy. I krzycz, ja pokutuję, żałuję, chcę Jezusa Chrystusa do mojego życia. Chcę być wybaczony z moich grzechów. Nie chcę być pokonanym człowiekiem, chcę być zwycięzcą. Biegnij do przodu i krzycz, jeśli nie znasz Chrystusa. Jeśli nie jesteś pewien, że znasz Jezusa Chrystusa, również biegnij. Wyskocz ze swojego fotela dzisiaj i biegnij również do przodu i wołaj, ja chcę być zbawiony przez Niego i przez Jego krzyż. Czy jest spośród nas ktoś, kto nie potrzebuje krzyża? Ręka do góry? Jest ktoś, kto nie potrzebuje krzyża? Jeśli go nie potrzebujesz, to nie wychodź do przodu. A jeżeli czujesz w sercu, że go potrzebujesz i dzisiaj pierwszy raz to słyszysz, to nie czekaj. Słowo Boże mówi, gdy usłyszysz głos Jego, nie zatwardzaj swego serca, bo jutro nie należy do Ciebie. Nic Cię nie jest w stanie uratować. Gdy wyjdziesz z tego kościoła i, nie daj Boże, przejedzie Cię samochód, nie masz szansy. Nie masz szansy, jeśli jesteś bez Chrystusa. Znajdziesz się w miejscu, które nie jest Twoim problemem, ale końcówka tego jest Twoim problemem. Czyli krzesło elektryczne, czyli ogień piekielny, czyli jezioro, przepraszam, nie ogień piekielny, jezioro ogniste, jezioro płonące ogniem i siarką, do którego również i piekło zostanie wrzucone. Wiecie, to piekło już będzie wrzucone tam puste. No nie będzie potrzebne. I śmierć zostanie również wrzucona, bo już nie będzie potrzebna. Bo już śmierci nie będzie. Będą żyli ludzie albo na wieki z Bogiem, albo na wieki cierpieć męki w jeziorze ognistym. I to jest to, co powinniśmy, kochani, zrozumieć. Gdy dzisiaj ponownie zapytam Cię po tym nabożeństwie, czy boisz się śmierci? To ilu z nas podniesie rękę? Kto się boi śmierci? Kto się nie boi śmierci, może podnieśmy rękę. Kto się nie boi śmierci? O, już dziś teraz widzę, więcej ludzi podniosło rękę. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że nie trzeba się bać? I to jest piękne, kochani. I to jest piękne. Życzę wszystkim tym, którzy jeszcze nie podjęli tej decyzji, a są między nami, żeby ją podjęli. Jeśli podjęli ją, nie są pewni, czy podjęli właściwą, czy w właściwy sposób to zrobili, chcą odnowić jakby przymierze z naszym Panem,
Pan wie, Pan zna nasze serca. Pan nie musi z nami odnawiać przymierza. Pan jest zawsze pewny tego, co czyni, ale my nie zawsze jesteśmy pewni. To niech to dzisiaj uczyni. Niech to wyjdzie na środek. A teraz będziemy, kochani, mieli co? Wspaniałą uroczystość pamiątki Chrystusowej. To dla tych, którzy właśnie się śmierci nie boją. Niekoniecznie dlatego, że nie podniosłeś ręki, to nie możesz tu przyjść, nie? Ale jeśli Jezus jest Twoim Panem, to możesz przyjść i to spożywać komunię.